Proszę Państwa, płynnie przechodzimy do trzeciego, do czwartego już i ostatniego bloku, który szeroko nazwaliśmy zarządzanie miastem. I pierwsze pytanie dotyczy ludzi, którzy tym miastem będą zarządzać. Burmistrz to także ludzie, którzy go otaczają. Ja bym prosił o nakreślenie słuchaczom tej debaty tego, kto po ewentualnej wygranej kandydata będzie pełnił obok niego najważniejsze funkcje w mieście. Myślę tutaj oczywiście o funkcji wiceburmistrza. Interesuje mnie także inne stanowiska, jak choćby skarbnik miasta. I o odpowiedź na to pytanie poproszę najpierw pana Artura Kluza. Struktury organizacyjne urzędu, tak jak wszyscy wiemy, to rzeczywiście burmistrz miasta, jego zastępca, skarbnik, sekretarz, naczelnicy. Słuchajcie Państwo, no jesteśmy na tym etapie wyborów, że dzielenie skóry na niedźwiedziu uważam w tym miejscu za przede wszystkim niestosowne. Różnego rodzaju plotki krążą w mieście, że ktoś z kimś gdzieś się dogadał i ten albo ten będzie wiceburmistrzem, jak ten albo ten wygra. Ja bym chciał uciąć te dywagacje i moim zdaniem, i tak uważam, najważniejsze w zarządzaniu są cele i wcale nie musimy nikogo zwalniać. My mamy przede wszystkim postawić cele przed urzędnikami, które będą realizować te osoby. W naszym urzędzie pracuje mnóstwo osób, którym chce się pracować, którzy są bardzo dobrymi fachowcami i zwalnianie jednych albo drugich na dzień dzisiejszy uważam nie ma sensu. Ktoś, kto obejmie urząd burmistrza miasta, na pewno będzie musiał zwracać uwagę na to, jak ci pracownicy wykonują swoje obowiązki. Moim zdaniem, i ja będę do tego dążył, aby przede wszystkim podnosić jakość pracy urzędu poprzez szkolenie pracowników. To jest w tej chwili najważniejsze. Szkolenie pracowników, podnoszenie ich kwalifikacji, to dobro dla naszych mieszkańców, dlatego że każdy mieszkaniec, który potrafi załatwić swoją sprawę sprawnie, a urzędnik potrafi mu w tym pomóc, to będzie wychodził zadowolony. My i ja jako burmistrz będę służył naszym mieszkańcom i tego będę wymagał również od pracowników. Ci, którzy będą spełniać zadania, które przed nimi postawię, będą mogli sprawnie działać i przez wiele lat w urzędzie. Dziękuję serdecznie. I o odpowiedź poproszę pana Przemysława Korcza. Proszę Państwa, jestem osobą odpowiedzialną i oczywiście mam czteropunktowy plan zarządzania tym miastem. Jest to, proszę Państwa, stabilny i profesjonalny zespół pracowników, oczywiście podnoszący stale swoje kwalifikacje. Wykorzystywanie ekspertów z różnych dziedzin do bieżących problemów miasta bądź do bieżących inwestycji. Trzecia rzecz to stworzenie przy burmistrzu swoistych rad. Może to być Rada Biznesu, Rada Turystyki, Rada Kobiet. Proszę Państwa, Rada Kobiet. Mamy w Ustroniu wiele aktywnych kobiet, które osiągnęły sukces. Mężczyzn oczywiście też, ale jest to płeć, która nie jest jakby dostrzegana w tej kampanii. I taką radę należałoby stworzyć. I proszę Państwa, czwarty element to są mieszkańcy. Przez stowarzyszenia oraz przez organizacje pożytku publicznego wpływający na współzarządzanie miastem. Wiemy wszyscy, że wchodzi w nowej ustawie samorządowej możliwość uchwałodawcza 200 mieszkańców. To będzie realny element współrządzenia obywateli miasta. Takie są cztery punkty. Natomiast jeśli chodzi o personalia, proszę Państwa, do mnie też docierają tego typu plotki, kto burmistrzem będzie, czy nie będzie. Tu nikogo nie trzeba zwalniać. Pan burmistrz odchodzi, pani wiceburmistrz również. Więc trzeba odważnie powiedzieć, że te stanowiska będą do obsadzenia. I ja mam na myśli jedną osobę, niezwiązaną całkowicie z Ustroniem. Osobę, która przez wiele lat pracowała w samorządzie i zarządzała dużą firmą. Ale nie chcę tego nazwiska podawać w dniu dzisiejszym, ponieważ ta osoba startuje jeszcze także w drugiej turze wyborów samorządowych w innej gminie na stanowisko burmistrza. Także jest to osoba wielce kompetentna i jest to, proszę Państwa, kobieta. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie. Ja się chyba domyślam, ale...